Rosjanie nam nigdy nie zapomną tego, że przyszliśmy Ukrainie z pomocą w 22 roku. Absolutnie. To, że oni nie zapomną Ukrainie, że nie poddała się, to jest jedna sprawa, ale my jesteśmy tym wrogiem numer jeden, który te plany udaremni. Bo cokolwiek byśmy też w tej polskiej, europejskiej debacie nie mówili, to gdyby nie my i gdyby nie Stany Zjednoczone wiosną 22 roku, to Ukrainy w tej wojnie by już nie było. Polska jest dla Rosji wrogiem, ponieważ przeszkadza w realizacji rosyjskich planów. Brakuje nie tylko nam, ale generalnie całym wszystkim społeczeństwom zachodnim takiej odwagi do przejścia od defensywy do ofensywy. Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony i witam serdecznie w wideopodcaście Kultury Liberalnej. A moim gościem jest dzisiaj dr Daniel Szeligowski. Witam serdecznie. Witam, dzięki. Kierownik programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, specjalista od Rosji, od Ukrainy. Będziemy dzisiaj właśnie rozmawiać o konflikcie, ale bardziej o jego takim politycznym, dyplomatycznym zapleczu. Zaczniemy natomiast od Rosji samej, od rosyjskiego społeczeństwa, ponieważ niedawno ukazały się badania przeprowadzone przez Centrum Lewady, czyli takiego ośrodka, jednego z nielicznych, jak rozumiem, którego jeszcze w badania możemy wierzyć do pewnego stopnia. I tam badano stosunek Rosjan do innych narodów. I 74% Rosjan uznaje Polskę za kraj wrogi, czy społeczeństwo wrogie. Co to oznacza? No, ja myślę, że nawet jeżeli nie chcemy do końca wierzyć Lewadzie i kwestionować te sondaże, to trend jest jasny. Porównamy sobie z poprzednimi badaniami. Poprzednie badania z 2011, w którym 50 kilka procent Rosjan miało pozytywny stosunek do Polski, więc spadek jest widoczny. I dodam jedną rzecz, bo te 74 to się relatywnie dopiero nam pokazuje, gdzie jesteśmy. Więc Rosjanie nas jeszcze bardziej nie lubią niż Ukraińców. To myślę, że nas to jakoś specjalnie nie martwi. Jesteśmy ale na pierwszym miejscu. Jesteśmy na pierwszym miejscu, no tak, no spośród tych wszystkich państw, które tam się w tym sondażu znalazły. Tak, no ja uważam, że Rosjanie nam nigdy nie zapomną tego, że przyszliśmy Ukrainie z pomocą w 22 roku. Absolutnie. To, że oni nie zapomną Ukrainie, że nie poddała się, to jest jedna sprawa, ale my jesteśmy tym wrogiem numer jeden, który te plany udaremni. Bo cokolwiek byśmy też w tej polskiej, europejskiej debacie nie mówili, to gdyby nie my i gdyby nie Stany Zjednoczone wiosną 22 roku, to Ukrainy w tej wojnie by już nie było. My jesteśmy tym głębią strategiczną i tym zapleczem dla Ukrainy. I Rosjanie to oczywiście doskonale wiedzą. Można sobie to tłumaczyć w ten sposób, że oczywiście na te sondaże i na stosunek Rosjan do nas wpływa rosyjska propaganda, która przedstawia w kółko Polaków jako imperialistów, najeźdźców, najdążących do unicestwienia Rosji, ale jest jakiś powód, dla którego rosyjska propaganda tak działa. No, że ona przygotowuje rosyjskie społeczeństwo do wojny. Znaczy ta wojna już trwa. Tak? Ale do wojny z Polską? No, żeby nie było to kiedyś zaskoczeniem, gdyby konflikt z Polską wybuchł. Rosja uważa, że jest w tym momencie w konflikcie z NATO. Konflikt kinetyczny toczy się na terytorium ukraińskim, ale ona sama twierdzi, że to jest konflikt z tak zwanym kolektywnym Zachodem. Generalnie z wszystkimi państwami, począwszy od Stanów Zjednoczonych na Polsce, skończywszy. Więc tak jak Ukraina została najechana w roku 22, taki pewien grunt ideologiczny był przygotowywany konsekwentnie przez wszystkie lata. Zobrzydzano Ukraińców, przedstawiano ich w rosyjskiej propagandzie jako nie ludzi, pod ludzi. Ukraina jako nie państwo, nie suwerenne, nie samodzielne, zachodni protektorat i tak dalej. W związku z czym, gdy przyszła godzina zero i gdy wybuchła wojna, no to duża część rosyjskiego społeczeństwa, i to jest zresztą jest do dzisiaj, duża część rosyjskiego społeczeństwa tę wojnę przeciwko Ukrainie popiera. No ale to ja rozumiem rzeczywiście tę narrację rosyjską o tym, że nie walczymy z Ukrainą tylko, ale z całym NATO, ale wydawało mi się, że ona w większym stopniu obsługuje jednak ten motyw tego, że no przecież Ukraina, która jest jakimś parapaństwem zgodnie z rosyjską propagandą, nie jest prawdziwym krajem, nie jest do końca prawdziwym społeczeństwem, no więc to nie jest tak, że my mamy jakiś, że możemy mieć jakiś problem w walce z kimś takim. Dlatego walczymy z całym NATO, z całym Zachodem i to jest trudniejsze. A pan, jak rozumiem, zdaje się sugerować, że rola tej propagandy jest znacznie większa. To znaczy, że jest właśnie to takie przygotowanie czy stworzenie gruntu pod przyszły konflikt z NATO. Czy to jedna z interpretacji jest właśnie taka. Inna interpretacja jest taka, że pewni rosyjscy propagandyści no, prześcigują się w różnych pomysłach na to, jak zadowolić swojego lidera. To nie jest tak, że oni wiedzą, co Putin myśli, znaczy im się wydaje, że Putin coś myśli i oni starają się wybiec w przód i tak naprawdę, jeżeli jest, powiedzmy, że Władimir Putin ma popyt wewnątrz kraju
w komunikacji ze społeczeństwem na pewną propagandę i ci propagandyści w odpowiedzi na ten popyt dostarczają materiał, więc jest popyt, jest podaż. No to ona nie zawsze się zbiega, po prostu stąd też mamy do czynienia często z takimi kompletnie bzdurnymi wypowiedziami tychże rosyjskich dziennikarzy, bo po prostu mam wrażenie, że oni starają się wybiegać w przód i starają się prześcigiwać w różnych pomysłach, które znajdą uznanie lidera. To się wiąże z grubymi po prostu pieniędzmi. No kto ma dzisiaj fory u Putina, kto jest w łaskach, ten cieszy się luksusem, ten ma ogromne pieniądze. Prowadzić w prime time programy telewizyjne, może sobie pozwolić na wakacje za granicą, luksusowe posiadłości, więc to jest też intratny biznes. Więc tutaj powiedziałbym, że te dwie strony, one się uzupełniają nawzajem. Tak? I jedna interpretacja, i druga interpretacja jest właściwa. Ja też przypominam sobie ten, w cudzysłowie, wywiad Władimira Putina z Tuckerem Carlsonem kilka miesięcy temu. I tam, pomijając te różne historyczne obsesje Władimira Putina, który, prawda, wyciągał jakieś dokumenty, mówił, że w XVII wieku to były nasze terytoria i tak dalej, znaczy też mi się wydaje, że po części to była w dużej mierze zmarnowana szansa ze strony Władimira Putina, że można było lepiej ten wywiad jednak wykorzystać, ale no tam Polska pojawiała się wielokrotnie. To znaczy wydaje mi się, że poza Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, to Polska była tam topowym państwem wyciąganym właśnie jako ten główny szwarc charakter. Czy no, bo Polska z punktu widzenia Putina jest wrogiem. To śmiesznie brzmi, w tym sensie, że my nie mamy planów podboju Rosji, a przynajmniej nie znam nikogo, kto by takie miał, poza pewnymi fantazującymi tutaj może intelektualistami, ale generalnie chodzi mi o to, że Polska jest dla Rosji wrogiem, ponieważ przeszkadza w realizacji rosyjskich planów. Tak? No, przeszkadza w realizacji tych planów, które zostały położone na stole w grudniu 2021 roku. To, co Putin położył na stole, dwa traktaty, jeden dla NATO, drugi dla Stanów Zjednoczonych, na tym pierwszym się skupmy, na tym drugim, no to jest podbój Ukrainy, to jest zrobienie szarej strefy bezpieczeństwa z Europy Środkowej, czyli z nas, z Polaków, wycofanie stąd infrastruktury natowskiej, wycofanie stąd wojsk amerykańskich, to jest powrót do roku 97, więc to Putin po pierwsze już, że nie może nam zapomnieć, że pomogliśmy Ukrainie, no to on nam jeszcze nie może zapomnieć, że poszliśmy sobie do NATO. To go też boli oczywiście. I dlatego, no bo jeszcze staram się zrozumieć w takim razie, dlaczego to Polacy zajmują to pierwsze miejsce wśród niechęci Rosjan do innych narodów przed Ukraińcami, bo dlaczego, że Ukraińcy to, no to są tacy młodsi bracia, trochę niesforni, którzy popełnili błędy, a Polacy to są ci prawdziwi wrogowie z krwi i kości, imperialiści, którzy tutaj kiedyś Moskwę podbili i nigdy im tego nie zapomnimy, poza tym pewnie oni chcą to zrobić po raz kolejny. No, do tej interpretacji jeszcze bym się... marionetki amerykańskie, to też pewnie. Też, no pewnie bym się, pewnie tam by się jeszcze pojawił ten wątek, że tak naprawdę to Ukraińcy to są Rosjanie, których na złą drogę sprowadzili Polacy. W związku z czym ci Polacy są jeszcze gorsi niż się wydają na pierwszy rzut oka. Tak? Oczywiście, bo ja wracam do tego sondażu, no, ta różnica między nami a Ukraińcami, no to jest błąd statystyczny. To jakbym dłużej, to tak trochę dla żartu to powiedziałem, ale nie przykładałbym dużej wagi do tego. No jesteśmy na tym samym poziomie znienawidzenia przez Rosjan, no z tą różnicą, że Rosjanie Ukraińców nie uważają jako drobny naród, no a nas jednak jako ten odrębny naród uważają. Ale to oczywiście niczego nie zmienia w planach Putina. Pan jako analityk zajmujący się też i rozumiem, stykający się codziennie z tą rosyjską propagandą również w celach zawodowych, jak pan ocenia właśnie tego typu zabiegi czy teorie, bo z jednej strony jest taki żart w internecie funkcjonujący, że bądź takim krajem, jakim przedstawia się rosyjska propaganda, czyli rzeczywiście bądźmy największym wrogiem Rosji i bardzo dobrze bądźmy krajem potężnym, takim jakim właśnie kremlowska propaganda nas przedstawia, a z drugiej strony, że powinniśmy tę propagandę w jakiś sposób na pewno bacznie obserwować, bo to, co pan mówił w kontekście Ukrainy, tak, że Putin przecież przez lata przygotowywał swój kraj i swoje społeczeństwo do tego, żeby tę Ukrainę, żeby mieć to przyzwolenie społeczne, żeby Ukrainę najechać. No i też przetoczyły się dyskusje dalej trwające zresztą w naszym kraju w kontekście tego, czy Polsce zagraża wojna, czy nie zagraża. Jak pan na to patrzy przez pryzmat właśnie tego rosyjskiego przekazu i jak my powinniśmy do tego podchodzić? Mnie nie martwi jakoś specjalnie to, co Putin i rosyjska propaganda mówią o Polsce. Znaczy,
nie zwracam na to większej uwagi. Bardziej martwi mnie to, co rosyjska propaganda mówi w przekazie nie do nas, tylko do społeczeństw położonych dalej na zachód. O Ukrainie, o miejscu Ukrainy, o tym, w jaki sposób można by było tę wojnę rozwiązać, czy można by było zawrzeć jakiś kompromis i tak dalej, bo w tym sensie to my nie jesteśmy podatni na rosyjską propagandę. Znaczy, trudno w Polsce znaleźć szerokie, są takie środowiska, ale trudno znaleźć szerokie środowiska, które jednak by się opowiedziały za tym, żeby Ukraina miała skapitulować wobec Rosji. No i wszyscy wiemy, co się z tym wiąże, więc z tego punktu widzenia mnie to nie martwi. Martwi mnie, że bardziej podatne na tego typu przekaz jest społeczeństwo niemieckie, francuskie, amerykańskie. Tam się toczy duża dyskusja o tym, czy Ukraina powinna przystać na rosyjskie warunki, a jeżeli tak, to na jakie, kiedy, czy przestać dostarczać broń, czy może przycisnąć Ukrainę dyplomatycznie i tak dalej. To jest trudna dyskusja z naszego punktu widzenia. Druga strona ewentualnie propagandy, bo pan mnie pyta, czy my powinniśmy coś obserwować, to, że tak powiem, tam, gdzie zachodzi dobrze rosyjska propaganda w Polsce, to jest to ostrze antyukraińskie. I to działa bardzo dobrze. Widzimy to po badaniach. No tak, cóż tam by moi koledzy od walki z dezinformacją nie mówili, że my jesteśmy odporni na rosyjską propagandę, no to się okazuje, że jednak nie jesteśmy. A przynajmniej wydaje mi się, że jest to bardzo zwodnicze, bo nam się wydaje, że jesteśmy odporni na rosyjską propagandę, bo właśnie takie metody jak wobec Niemców czy wobec innych krajów zachodniej Europy na nas nie działają. Na przykład, że Rosja chce przecież pokoju, skończmy tę wojnę i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie rosyjska propaganda podsycająca nastroje antyukraińskie w Polsce, widzimy no, czarno na białym w badaniach społecznych, że to działa i te nastroje wobec Ukraińców są coraz gorsze. Działa, no ale to jest bilet w dwie strony. Znaczy my to możemy rozbrajać i powinniśmy to śledzić, powinniśmy się tym zajmować z jednej strony i wydaje mi się, że brakuje nie tylko nam, ale generalnie całym wszystkim społeczeństwom zachodnim takiej odwagi do przejścia od defensywy do ofensywy. Znaczy my tylko rozwiewamy te pewne mity, stereotypy i za każdym razem jesteśmy reakcyjni. Tak? Natomiast brakuje mi działań ofensywnych. Znaczy dlaczego my byśmy mieli nie uderzać do społeczeństwa rosyjskiego? Czyli brakuje panu zachodniej propagandy? Nie brakuje mi zachodniej propagandy. Ale dlaczego my nie mielibyśmy się zwracać bezpośrednio do rosyjskiego społeczeństwa z jakimś przekazem i tam mącić? Ja nie miałbym z tym wielkich problemów. Ja również, ale to w takim razie, jeśli mógłbym dopytać, jak miałoby to przykładowo wyglądać? Znaczy, jaki przekaz byłby atrakcyjny dla rosyjskiego społeczeństwa, ale który by służył naszym interesom? No, najpierw to trzeba było się zastanowić, czy przekaz ma być atrakcyjny dla rosyjskiego społeczeństwa. Co jest naszym celem? Czy my mamy przekonywać do czegoś ukraińskie społeczeństwo, rosyjskie społeczeństwo, czy może podważać zaufanie do władz rosyjskich, czy może w ogóle podważać system rosyjski, starać się zniszczyć ten nowy układ, nową umowę społeczną, która się nawiązała wokół wojny, a może starać się wyłuskiwać kogoś, kto byłby nam przychylny i kto chciałby, komu jest jednak nie po drodze z Władimirem Putinem, ale z pewnych przyczyn systemowych na razie nie podnosi głowy i nie jest skłonny wystąpić publicznie. No, trzeba byłoby się zastanowić, co jest naszym celem. Tak? Natomiast dlaczego my tego nie robimy? Bo mam wrażenie, że to ciągle jest, a Amerykanie to nazywają zarządzaniem eskalacją, więc tylko odpowiadamy na rosyjskie działania. Jeżeli Rosjanie eskalują, no to my też staramy się na to symetrycznie odpowiedzieć, ale nie mamy odwagi do tego, żeby być pierwszymi i przesuwać te czerwone linie. I w sferze informacyjnej też. Natomiast mówiłem, że to jest bilet dwie strony, bo to, że my możemy to rozbrajać, mówiąc o stosunkach polsko-ukraińskich, że my możemy to rozbrajać, to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest oczywiście taka, że no, koledzy Ukraińcy mogliby nam czasem w tym nie przeszkadzać po prostu. Tak? I no, nie tworzyć niepotrzebnych problemów, nie tworzyć niepotrzebnych napięć, które można by było rozwiązać, gdyby wola polityczna była, a czasem jej nie ma. Wspomniał pan również o tym, że ta propaganda rosyjska w społeczeństwach zachodnich, ona jest bardziej skuteczna i właśnie to, że powinniśmy w jakiś sposób dążyć do zakończenia tej wojny. I tutaj był głośny tekst Foreign Affairs Samuela Czarapa i Sergeja Radczenko o tym, o rozmowach, które mogły zakończyć wojnę w Ukrainie już w marcu, kwietniu 2022 roku. I tutaj pana jest wielka rola w tym, że tak powiem,
w debankowaniu, ładnie po polsku, nie wiem jak powiedzieć, przepraszam, test tego artykułu. W zwalczaniu test tego artykułu, bardzo dziękuję. Mianowicie napisał pan wpis na portalu X, który osiągnął już ponad 1 000 000 użytkowników zasięgu, czego serdecznie gratuluję, ale jakbyśmy mogli powiedzieć, co było w tym tekście i co było złego w tym tekście, znaczy co było nieprawdziwego w tym tekście i w jaki sposób to wiąże się właśnie z taką narracją prorosyjską, miękką, jak rozumiem, bo to nie jest punkt widzenia Kremla, ale bardziej taki punkt, że Ukraińcy już dawno mogli tę wojnę skończyć, ale nie chcieli. Tak, znaczy ja myślę, że szczegóły, które są w tym artykule, one nie są przynajmniej w tym momencie już tak istotne, bo generalnie mówimy o kilkunastostronicowym drafcie. Tych draftów też było kilkanaście, bo rozmowy między Ukrainą i Rosją trwały marzec, no w sumie od końca lutego, marzec, kwiecień. To więc są te rozmowy z Białorusi. Początku, tak, najpierw na Białorusi, potem w Turcji, ukraińsko-rosyjskie, tak. No i oczywiście koniec końców do tego porozumienia nigdy nie doszło, bardzo było daleko między obiema stronami. Natomiast wyciąga się po fakcie 2 lata później pewne dokumenty i na podstawie tych dokumentów tworzy się teoria o tym, że w zasadzie to pokój był blisko, i nie wiadomo, z jakich powodów nie zostało on osiągnięte. Znaczy, wiadomo, z jakich powodów, tylko niektórzy ludzie, którzy nawet nie byli w ten proces nigdy włączeni, nie mieli zielonego pojęcia, co tam się odbyło, dostali pewne dokumenty i na podstawie tych dokumentów starali się zrekonstruować wydarzenia marca, kwietnia 2022 roku, mając tylko i wyłącznie dokument, nie mając zielonego pojęcia o kontekście, kto tam był, dlaczego tam był, co powiedział, co się działo, wszystko wokół. No my wiemy, dlatego że Polska była bardzo mocno zaangażowana w ten proces. No przecież ukraińska delegacja jeździła przez Polskę, podróżowała razem z polskimi urzędnikami, politykami, konsultowała się z nami. Ten draft tego traktatu, my mieliśmy do wglądu, dzisiaj możemy to powiedzieć, mieliśmy do wglądu na prośbę strony ukraińskiej, opiniowaliśmy pan go. Osobiście również widział ja te też, dokumenty. Tak, dokładnie. My opiniowaliśmy to na prośbę strony ukraińskiej i no, czy opinia była jasna, no to jest jednostronny akt kapitulacji, no bo jak to podpiszecie, to jest koniec po prostu. No. To samo zresztą powiedzieli Amerykanie, to nie było żadne zaskoczenie. Rozmowy trwały, dlatego że było kilka powodów. No. Pierwsze, było oczekiwanie ukraińskie, że uda się doprowadzić przynajmniej do chwilowego zawieszenia broni, które dałoby oddech ukraińskiej armii. A po drugie, no chodziło przede wszystkim o kwestie humanitarne wtedy. Jeżeli pamiętamy wydarzenia marca, kwietnia 2022 roku, ryzyko okrążenia Kijowa, okrążenia też kilku innych miast, no, były dążenia i organizacji międzynarodowych i Ukraińców do tego, żeby tworzyć tak zwane korytarze humanitarne, ewakuować ludzi, czy to z Kijowa, ale przecież z Mariupola. Mariupol jeszcze wtedy nie padł, tak? Więc jak najbardziej z ukraińskiego punktu widzenia był powód, na którego te rozmowy trwały. Tak? No, oczywiście rozmowy się urywają, dlatego że Władimir Putin dochodzi do wniosku, że Ukraińcy tego nie podpiszą. W zasadzie podbija stawkę nas na ostatniej prostej, bo nam z kilku żądań Rosjanie zeszli. Ostatecznie tworzy się pewien, czy też stoi na stole, leży na stole pewien system międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa, których duże państwa, duże mocarstwa byłyby gwarantami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rosja też, no dobrze, ale na ostatnią chwilę, na ostatniej prostej, Putin wrzuca tam jeszcze jedną klauzulę, że zanim zachodnie państwa będą mogły przyjść z pomocą Ukrainie, to wszyscy gwaranci będą się musieli skonsultować między sobą. Czyli trzeba będzie poprosić Rosję, czy będziemy mogli pomóc Ukrainie, jak Rosja najedzie tę Ukrainę. Znaczy, no bzdura totalna, tak? No nikt tego nie mógł po prostu podpisać, to było jasne. Rosja po raz kolejny zagrała zbyt wysoko, przelicytowała. Ukraińcy, widząc, że sytuacja na froncie się zmienia, bo wtedy już wyrzucono rosyjskie wojska spod Kijowa, odkryto to, co się stało w Buczy. Mamy tak, mamy sukcesy ukraińskiej armii na froncie. Mamy oburzenie międzynarodowe i ukraińskiej opinii publicznej po tym, co się stało w Buczy. Putin przelicytowuje, no i Ukraińcy wycofują się z tych zdrowów, dlatego że po prostu nie ma sensu dalej z Rosjanami rozmawiać. A poza tym wiatr wieje w żagle Ukraińców, pojawia się nadzieja na to, że uda się odzyskać kolejne terytoria, co zresztą się udało, najpierw w kierunku Charkowa, potem w kierunku Chersonia, więc zupełnie inny kontekst. Tak? My teraz, jeżeli ten kontekst odrzucamy, weźmiemy sobie tylko jeden papierek i drugi papierek i zobaczymy, że no ale tutaj Rosjanie zeszli z jednego żądania, Ukraińcy zeszli z drugiego żądania, no to w sumie w czym był kłopot, dlaczego nie można było dogadać? Znaczy, no to jest kompletna bzdura. Po prostu. No. Ja miałem od samego początku podejrzenie, że coś za tym stoi. Że to nie jest po prostu tekst akademicki, że to nie jest akademicka dyskusja, tylko coś większego za nią stoi. Dyskusja polityczna. No, Ukraińcy doszli do tego samego wniosku, bo musiał wystosować oświadczenie osobiście Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kuleba.
No, minister spraw zagranicznych nie skomentowałby głupiego tekstu akademickiego. Też to rozumiał. No i zaraz później pojawia się oczywiście wypowiedź pierwsza chyba Ławrowa, później Putina, więc mamy cały grunt przygotowany ten informacyjny, potwierdzenie Putina, że my jesteśmy gotowi rozmawiać, wracamy do rozmów ze Stambułu. No i teraz trzeba wiedzieć, co było w Stambule. Jeżeli wiemy, że w Stambule na stole leżała kapitulacja Ukrainy, no to nikt do tego nie wróci. A jeżeli uznamy, że tak naprawdę to był tam jakiś kompromis, tylko Ukraińcy, no Ukraińcy chcieli, a Amerykanie im przeszkodzili, Boris Johnson przyjechał do Kijowa, złapał za rękę Zełenskiego i nie podpisujcie, bo wam nie wolno, no to w tym celu przekonuje, urabia się zachodnią opinię publiczną, że ona w pewnym momencie opowiedziała się za wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy. No w tym tekście też to, co mnie uderzyło, to było zupełny brak i wyłączenie roli naszego regionu, Polski również konkretnie. Wiemy przecież, że w negocjacjach w Stambule dużą rolę odgrywała strona polska, chociażby Jakub Kumoch. Mówił o tym zresztą w ostatnim wywiadzie niedawno, ale też w książce Zbigniewa Parafianowicza Polska na wojnie jest o tym poświęcony, tym wydarzeniom poświęcony jest duży fragment. I to mnie też zastanawia, czy to jest po prostu takie zafiksowanie się zachodnich autorów, czy autorów piszących dla Zachodu na Zachodzie, no bo tak naprawdę nam się wydaje, że jesteśmy przy stole, a tak naprawdę jesteśmy no może przy tym stoliku ewentualnie dla dzieci. Czy po prostu jest to jakieś świadome pominięcie naszej roli, a może ona po prostu nie była tak ważna? Nie, autorzy po prostu tego nie wiedzieli. Czy oni nie byli tego świadomi, no, na tę dyskusję moją. Ale to nie były, przepraszam, też tajne informacje. Cóż, to nie są tajne informacje, jeżeli się zna język polski, tak? No ale jeżeli się jest, jeden autor jest Amerykaninem o wątpliwej proweniencji, znany jest z tego, że od lat opowiada się za kompromisem z Rosją, cokolwiek by Rosja nie robiła. A drugi jest z pochodzenia Rosjaninem, który specjalizuje się w polityce chińskiej, a teraz nagle stał się specjalistą do spraw współczesnej Ukrainy i stosunków ukraińsko-rosyjskich. I tych dwóch panów zabiera się za analizowanie rozmów ukraińsko-rosyjskich, gdzie ani jeden, ani drugi nie był w ten proces włączony i niewiele na ten temat wie. Ja z Radczenką no, miałem tę wymianę internetową i więc on mi odpisał, znaczy odpisał wprost, że nie wiedział. No, tak? No, jego odpowiedź... To było miłe, tak podziękował panu z tego, co wiem i widziałem. No nie, skończyło się... Tak? Znaczy, cała rozmowa skończyła się tym, że ja zostałem przez niego nazwany komsomolcem z pismu, także nie skończyła się miło. Znaczy, on się nie spodziewał tego, że to się w ten sposób skończy. Tego fragmentu nie widziałem. No to się... Moim zdaniem Sergiej Radczenko dostał te dokumenty, być może z ambasady rosyjskiej, być może od administracji Bidena poprzez drugiego spautora Samuela Czarapa. Powiedziano mu, że dostał ekskluzywne dokumenty i niech napisze ich analizę, natomiast nie spodziewał się, no, że ktoś mu rzuci rękawice, a na pewno się nie spodziewał, że rzuci mu rękawice ktoś, kto znał fakty i kto znał kontekst. No i skończyło się, jak się skończyło, to już nie ma sensu w to wnikać. No, sam fakt, że udało się zwalczyć ten tekst i on, generalnie jakby ta polemika rozeszła się bardzo, bardzo szeroko po Stanach Zjednoczonych, w środowiskach eksperckich, no to pokazuje, że ci ludzie naprawdę nie wiedzieli. Była pewna próżnia wiedzy na ten temat i oni nie wiedzieli, co leżało na stole i jak to wszystko wyglądało. Były podejrzenia, że przecież tego kompromisu nie było, tylko nikt papierku nie miał w ręce. No my mieliśmy, więc wiedzieliśmy, ale dopóki on nie ujrzał światła dziennego, to było trudno. Znaczy, to ale Amerykanie przecież też wiedzieli. No tak, ale proszę spojrzeć, że ten dokument w całości został opublikowany dopiero parę dni temu przez New York Times. I wydaje mi się, że to strona ukraińska go... Znaczy on został w przeddzień tego szczytu w Szwajcarii opublikowany. Wydaje mi się, że przez stronę ukraińską celowo, żeby pokazać, jakie warunki stawia na stole Władimir Putin. To przejdźmy w takim razie do tego szczytu w Szwajcarii, w Lucernie. Szczyt pokojowy nazywany. Zaproszenie na niego dostały 163 kraje, z tego co rozumiem. Rosja nie wzięła w nim udziału. Jaki był cel tak naprawdę tego szczytu? No bo o żadnych rozmowach pokojowych trudno rozmawiać, znaczy trudno je prowadzić bez strony rosyjskiej. Co w takim razie było celem Ukrainy tutaj? Tak, tu też jest ważny kontekst, bo jeżeli weźmiemy sam szczyt pokojowy, to trochę zgubimy długi proces, który trwa już co najmniej od roku. Więc gdy po wybuchu wojny zaczęły się pojawiać różne genialne plany pokojowe, a to nam chiński, a to brazylijski, chyba afrykański też był, no to oczywiście pod presją znalazła się Ukraina,
która nie miała własnego planu pokojowego. Znaczy, plan pokojowy był jasny, no wyrzucić Rosjan i odzyskać całość terytorium. No, dla nas to jest okej, okay, my to rozumiemy, ale nie wszyscy za granicą to rozumieją, więc była potrzeba... Pytanie, na ile był to realistyczny plan i jest ciągle. No cóż, no plany nie zawsze są realistyczne. Rosyjski plan podbicia całości Ukrainy też się okazał nierealistyczny, więc to bym jakoś nie wnikał głęboko. Władimir Zełenski przedstawia pod koniec 22 roku tak zwaną, sonduje, później przedstawia tak zwaną formułę pokojową Zełenskiego, 10 punktów, znaczy to też tak mogę powiedzieć, to było napisane na kolanie, bo ja wiem, kto to pisał, trzeba było szybko napisać, przez weekend to napisano. Trochę ni ładu, ni składu, ale sens tam jest jakby dość jasny, czy chodzi o sekwencję zawsze, bo dlatego, że większość tych planów pokojowych sprowadza się tak czy inaczej do jakiegoś kompromisu i uwaga, ukraiński też się sprowadza do kompromisu, tylko kwestia w jaki sposób do tego kompromisu dojść. Znaczy, jaka jest sekwencja kroków. Teraz sekwencja ukraińska jest dość prosta, bo Ukraińcy nie odrzucają rozmów z Rosjanami, tak per se, dla siebie. Tylko mówią, my możemy rozmawiać z Rosjanami, ale dopiero gdy Rosjanie się wycofią, gdy my odzyskamy terytoria, to wtedy będziemy rozmawiać o przyszłym uregulowaniu konfliktu. Ale wycofają się dokąd? Z Krymu się wycofają? Terytorium też, tak. No to jest ukraiński plan. I to jest warunek rozpoczęcia rozmów. To jest warunek rozpoczęcia rozmów, dokładnie. Natomiast alternatywne plany zazwyczaj zakładają, że kompromis odbędzie się kosztem integralności terytorialnej ukraińskiej. Ukraiński plan, on tego nie mówi wprost, ja to mogę, ale to będzie tylko moja osobista ocena, nie mówi tego wprost, ale raczej zakłada kompromis kosztem, powiedziałbym, suwerenności państwa, no, suwerenności, kursu polityki zagranicznej, może w ten sposób powiedzmy. Na samym początku Ukraina była gotowa zrezygnować z członkostwa w NATO, jeżeli oczywiście Rosjanie wycofają się z terytorium ukraińskiego. Nawet przed wojną taki kompromis gdzieś tam był sondowany. Przypomnę słowa prezydenta Zełenskiego, który gdy został prezydentem, to powiedział, że on nie chodzi na imprezy, na które nikt go nie zaprasza. To chodzi w kontekście natowskim. No, że nie ma zaproszenia, nie ma kompromisu, no to ja też tam się nie będę pchał. To był sygnał do Putina, że Zełenski jest gotowy zrezygnować z członkostwa w NATO, jeżeli dogadamy się, mówię to jeszcze przed wojną, jeżeli oczywiście oni się wycofają z Donbasu i z Krymu. No, rzecz jasna, Putin na ten plan nie przystał. Ale to był jeden z elementów potencjalnego kompromisu, jeżeli chodzi o stronę ukraińską. No i teraz Ukraińcy mówią, my będziemy rozmawiać, możemy, chcemy rozmawiać z Rosjanami, jeżeli oni się wycofają z całości naszego terytorium. Czyli Ukraińcy nie zakładają kompromisu w sensie terytorium, tylko zakładają kompromis na przykład w sensie kursu polityki zagranicznej. Być może, gdybym teraz, ale być może elementem kompromisu ukraińskiego byłoby właśnie po raz kolejny zrezygnowanie z dążenia do członkostwa w NATO, no ale za coś. Za prawdopodobnie gwarancje bezpieczeństwa międzynarodowe, no i za to, że Rosjanie się wycofają z całości terytorium. Więc to pokrótce o planie Zełenskiego. No i teraz ten plan Zełenskiego był przedstawiany na różnych forach. To przez ponad rok toczyły się rozmowy na niższym szczeblu doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, doradcy prezydency, premierów i tak dalej. Ukraina już dawno chciała ten szczyt zorganizować, jeszcze jesienią ubiegłego roku. Tylko tam jest pewien problem, bo ten plan ukraiński to jest taki jak à la carte, menu à la carte. No jest 10 pozycji i Ukraińcy twierdzą, że każdy może się podpisać pod tym, pod czym chce. No to super, ale a co jeżeli oni się podpiszą pod tymi mniej ważnymi, a nie pod tymi kluczowymi punktami dla Ukrainy? No bo kluczowa jest integralność terytorialna. Tak? No i w tym procesie tak naprawdę my mówiliśmy kolegom ukraińskim, że sam proces jest cenny sam w sobie, bo on tak naprawdę wstrzymuje proliferację różnych innych planów pokojowych. Wszyscy zaczęli omawiać formułę Zełenskiego, już wszyscy zapomnieli o alternatywnych planach afrykańskim, chińskim i tak dalej. Ale Ukraina powiedziała, sprawdzam, dlatego to tak długo trwało. Ukraina powiedziała, sprawdzam, no i powiedziała, przyjedziecie na szczyt i podpiszcie się pod deklaracją. Tak? No i deklaracja, która mówi o integralności terytorialnej Ukrainy, jest problematyczna. Nie dla nas, ale jest problematyczna na przykład dla krajów afrykańskich, dla krajów południowoamerykańskich. No i okazuje się, że gdy Ukraina mówi sprawdzam, to poparcie dla tego planu pokojowego nie jest już tak duże. No ono ciągle jest duże, kilkadziesiąt państw, tak? No ale duże państwa, które mogłyby w pewien sposób, albo które przynajmniej figurują w kalkulacji rosyjskiej, Chiny, Indie, Brazylia, no one się pod tym nie podpisały. Więc jeżeli mamy ten duży kontekst i wracamy do szczytu, to jest element budowania, jak dla mnie, przyszłej pozycji negocjacyjnej ukraińskiej. Znaczy to jest tak, jak nazywa się shaping the battlefield, czyli przygotowywanie pola bitwy przed wojną, to jest przygotowywanie pola bitwy przed wojną dyplomatyczną.
z jednej strony będzie plan ukraiński, a z drugiej strony będzie Stambuł i plan rosyjski. Czyli jest to jakieś przygotowanie już do rozmów? Ja myślę, że to jest przygotowanie do rozmów. To jest budowanie przez Ukrainę dużej koalicji. Znaczy, Ukraina nie ma silnej pozycji negocjacyjnej wobec Rosji sama, prawda? Więc żeby tę pozycję podbić, podbudować, potrzebuje dużej międzynarodowej koalicji państw, która będzie Ukrainę popierała. No, znaczy, w domyśle Ukraina oczywiście chciałaby, żeby te państwa wywierały presję na Rosję. Samo uczestnictwo na szczycie nie oznacza jeszcze, że popiera się ukraiński plan, a nawet jeżeli się popiera ukraiński plan, to jeszcze nie oznacza, że te państwa byłyby chętne wywierać presję na Rosję. Więc od zamysłu do realizacji jest długa droga, to jest taki pierwszy krok. Powiedzmy, że po szczycie w Szwajcarii policzyliśmy się. Tak? Czyli wiemy, kto stoi po stronie ukraińskiej tak w pełni, a wiemy, kto nie jest po naszej stronie. No i jest od razu oczywiście kontrpropozycja, no jakaś kontrofensywa, więc dyplomatyczna tego obozu rosyjskiego. On nie jest przedstawiany przez Rosję w tym momencie, ale przez Chiny, dlatego że tuż po szczycie w Szwajcarii ukazało się wspólne stanowisko chińsko-brazylijskie. Wydaje mi się, że w tym momencie ten drugi nasz kontrobóz, on będzie formował się i zbierał wokół siebie te państwa, które są przychylne Rosji albo całkowicie stoją po stronie rosyjskiej, i oni pewnie zorganizują swój własny szczyt pokojowy. Ale czy Ukraina miała według pana na tyle mocne karty, żeby powiedzieć to sprawdzam? Czy to był dobry moment właśnie? Ja uważam, że nie, ale to jest chyba takie oczko w głowie prezydenta Zełenskiego. Dyplomacja, no, taka sztandarowa inicjatywa dyplomatyczna, ponieważ Ukraina od dawna chciała to zrobić, no to w końcu to zrobiła, ale ja nie mam przeświadczenia, że to był dobry moment. Chociaż mogę się mylić, bo ja nie wiem, jakie są ukraińskie kalkulacje teraz do końca. Ja staram się jakoś je rekonstruować, więc mogę mieć rację, mogę jej nie mieć. Jeżeli ja dobrze czytam Ukraińców, że to jest właśnie to przygotowywanie pola przed dyplomatyczną bitwą, to dobrze. Ale jeżeli oni tak o tym nie myślą, ale po prostu go zrobili, bo siłą rozpędu, bo zawsze chcieli, no to nie. Ja mam takie jakieś przypuszczenie, że wszyscy szykują się na wybory w Stanach Zjednoczonych. I teraz, czy słucham administracji Bidena, czy słucham tego, co mówi Donald Trump, oni wszyscy tak czy inaczej mówią o negocjacjach. Znaczy, to już odrzucam ten szum informacyjny, że dajemy broń, walczymy do końca i tak dalej. To za margines wynieśmy. Wszyscy mówią, że ta wojna zakończy się negocjacjami. Nie dlatego, że się zakończy, tylko dlatego, że oni chcą, żeby się zakończył. A ponieważ najwięcej kart mają Stany Zjednoczone i poprzez dostawy broni, no to prawdopodobnie przynajmniej w pewnym momencie do tych rozmów dojdzie. Ja odwołam się do swojego podwórka. PISM zorganizował dużą konferencję międzynarodową w Warszawie kilka tygodni temu. Strategic Arc. I tam była Katie McFarland, która kiedyś była bardzo bliską doradczynią Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Zapytana, a co zrobi prezydent Trump, gdy wygra w sprawie wojny ukraińsko-rosyjskiej? Ona odpowiedziała w sposób następujący. To zadzwoni do Putina i powie, chcesz negocjować, a jak nie, to rozwalę twoją gospodarkę. Zadzwoni do Zełenskiego, powie, chcesz negocjować, a jak nie, to nie będę ci dawał więcej broni. Czyli w tym momencie, moim zdaniem, obie strony pozycjonują się pod ewentualną możliwość rozmów w przyszłości. Żeby to zrobić, i Ukraińcy, i Rosjanie muszą pokazać, że chcą negocjować. Ukraińcy, organizując szczyt pokojowy, przedstawiając swój własny plan i pokazując, że tutaj jest bardzo duża międzynarodowa koalicja, która ten plan popiera. No, Rosjanie odpowiedzieli na swój pokrętny sposób, my już dawno się chcieliśmy dogadać, tu jest akt kapitulacji, podpiszcie, co za problem. Tak? No okej, ale to jest rosyjska dyplomacja. No, bardziej została złagodzona w formie tego stanowiska chińsko-brazylijskiego, wokół którego pewnie za chwilkę się znajdzie jeszcze kilka państw dodatkowych. Więc będziemy mieli dwa obozy i oba będą pokazywać, albo chcieć pokazać przyszłej administracji amerykańskiej, że chcą rozmawiać. Tak? A później zobaczymy. No, ja nie widzę powodzenia tych rozmów. Znaczy, dopóki kalkulacja rosyjska się nie zmienia, to ja tego nie widzę. Natomiast sama gotowość jest potrzebna. No bo jeżeli wracam, a co jeżeli Trump wygra i rzeczywiście zadzwoni do Putina, a Putin powie, że nie chce rozmawiać, no to będzie problem. Ale to dla Putina, nie dla Trumpa.
No właśnie, jak z ukraińskiej perspektywy wyglądają te amerykańskie wybory? Bo wydaje mi się, że mieliśmy taki etap tutaj też w naszym regionie, czy na zachodzie, takiej paniki związanej z ewentualną reelekcją Donalda Trumpa, która, widzimy zresztą to po sondażach, jest w chwili obecnej prawdopodobna. No i że będziemy mieć powrót do tego, co było w 2016 roku, tylko w jeszcze gorszy sposób, ponieważ Trump wyciągnął konsekwencje, czy przepraszam, wnioski ze swoich błędów i teraz nie będzie powtarzał tych samych czynności, które w jakiś ten sposób go osłabiły. No i że to będzie dla nas tragedia, dla Ukrainy również tragedia, bo Trump będzie dążył do porozumienia z Putinem i Ukraina znajdzie się w bardzo złym położeniu. Czy tak to też jest odbierane na Ukrainie? Ja myślę, że nie. Myślę, że jeżeli zapytamy ukraińskie władze o to, czy lepszy jest Biden, czy Trump, znaczy, nie, po pierwsze to nie usłyszymy odpowiedzi publicznie, ale gdyby takie pytanie padło z zamkniętymi drzwiami, to myślę, że niektórzy z Polaków byliby zaskoczeni, bo po pierwsze pewnie usłyszymy, że no Biden jest przewidywalny, ale jest przewidywalny do bólu. I to jest problem. I to jest, znaczy to jest i zaleta, i problem, tak? Bo to jest to, co mówiliśmy o tej eskalacji, tak? To znaczy, że my zawsze dobijamy do tego tempa, które narzuca Rosja, ale rzadko podbijamy sami stawkę. Wydaje mi się, że tutaj wyjątkiem był Macron, którego zresztą Putin po prostu wkurzył i ta sprawa rosyjska stała się dla niego taką ambicjonalną, prywatną kwestią. Absolutnie się zgadzam z tym. I pewnie byśmy usłyszeli, że z tego otóż powodu w stosunkach z administracją Bidena Ukraina doszła do ściany, znaczy doszła do sufitu i dalej się już pójść nie da. Natomiast z Trumpem można. No Trump jest nieprzewidywalny na swój sposób, tak, ale wydaje mi się, że Ukraińcy uważają, że byliby w stanie mieć ten deal z Trumpem. Tak? To jest polityka transakcyjna, w której prezydent Zełenski się bardzo dobrze odnajduje. Jakie by były warunki tego dealu z Trumpem, to ja oczywiście nie uśmielę się póki co nawet zarysować, bo gdybam, ale tak mi się wydaje, że po pierwsze, że Ukraińcy nie są przerażeni wizją Trump 2, po drugie, że sięgają do republikanów coraz bardziej. Kilka dni temu, w tamtym tygodniu, była w Odessie duża międzynarodowa konferencja do spraw o bezpieczeństwie Morza Czarnego. Jak dla mnie zorganizowana tylko po to, żeby przywieźć republikanów do Odessy i na Ukrainę. Tak? Więc wszystkie najważniejsze środowiska republikanów tych konserwatywnych, liberałów i tak dalej, i tych bliższych Trumpowi, tak, i tych bliższych Trumpowi, i tych bliższych Nikki Haley, generalnie różne środowiska i przedsiębiorców też, tych wszystkich prominentnych ekspertów i też bliskich tam im polityków przywieziono na Ukrainę, oczywiście po to, żeby no, urabiać w pewnym sensie, tak. Więc ja nie mam wrażenia, że Ukraina panikuje z powodu Trump 2. To jest jakieś ryzyko, no jasna sprawa. Ryzyko jest takie, że Trump spróbuje się dogadać z Putinem i sam fakt nawet próby dogadania się z Putinem mnie też nie przeraża. Znaczy konsekwencje mogą być różne, bo moim zdaniem Putin znowu przelicytuje, gdyby do czegoś takiego doszło. I wtedy tak jak przelicytował w Stambule i w Białorusi, tak? Tak, i wtedy nie tylko dla Macrona, być może dla Trumpa byłaby to kwestia osobista. Znaczy, co gdyby był deal i Rosjanie się go nie trzymali? Tak? W jakim położeniu znalazłby się Trump, który by powiedział, że wynegocjowałem pokój z Putinem, a za pół roku Putin by najechał jeszcze raz Ukrainę? No ale znając historię porozumień mińskich, Rosjanie nie trzymają się deali. No cóż, no ja to wiem, tak? No ale nie po to się odtrąbia wszem i wobec zawarcie porozumienia, żeby później mówić, że Rosjanie go nie złamali, gdy wszyscy widzą, że go złamali. Więc do czego dążę? Rozumiem, że właśnie tutaj się zgadzamy i nie próbuję pana przekonywać, tylko właśnie dziwi mnie to, że Zachód, ten kolektywny, że tak powiem, i tu szczególnie mam na myśli Europę, chociaż może się mylę już teraz, że nie wyciąga wniosków z tego. To znaczy, że jednak porozumienie na papierze bez jakiejś konkretnej zmiany na polu walki na froncie, czyli bez zasadniczego osłabienia armii rosyjskiej, no jest nic nie warte, jest warte tyle, ile ten papier. Ja myślę, że pewne wnioski zostały wyciągnięte i też na początku wojny ten wniosek został wyciągnięty. To znaczy, my nie byliśmy chętni, to znaczy jako ten Zachód, żeby cokolwiek z Putinem podpisać, to co Putin położył w Stambule. No, to były dwustronne negocjacje ukraińsko-rosyjskie. Ale my nie
nie byliśmy skłonni podpisać się pod tym, żeby Ukraina się rozbroiła i stała się rosyjskim protektoratem. A Putin tak chciał, żeby to wszyscy podpisali. No, nie wiem, Amerykanie, Brytyjczycy, zresztą nawet w tym traktacie my figurowaliśmy. No to my najbardziej nie byliśmy chętni, no, ale Brytyjczycy też niespecjalnie się do tego palili, Amerykanie też. Więc myślę, że to jest jakiś wniosek wyciągnięty. Natomiast Donald Trump oczywiście na swój sposób może będzie rządzał dżentelmeński deal z Władimirem Putinem i nawet jeżeli go nie będzie na papierze, to on jest. No i teraz konsekwencje tego mogą być takie, że da się Putinowi carte blanche. Ale konsekwencje mogą być też takie, że przelicytuje i postawi Trumpa w tak trudnej sytuacji, że nieprzewidywany Trump będzie dla Ukrainy lepszym sojusznikiem niż przewidywany Biden. Ja myślę, że to jest jedna z opcji, którą w tym momencie Ukraińcy eksplorują. Tak? Więc ja nie mam wrażenia, że oni się boją, bo takie było pytanie. Ja nie mam wrażenia, że oni się boją Trumpa, tylko starają się w jakiś sposób sięgać do tych jego środowisk i tutaj po prostu urabiać no, na swoją modłę. No, czy do tego dojdzie, to rzecz jasna trudno powiedzieć, bo wiele będzie zależało od tego, co zrobi Rosja. No, na pewno wydaje mi się, że Rosjanie w tej całej swojej takiej przewidywalnej czasami głupocie, to nie zrobią nic głupiego do końca tego roku, żeby nie postawić Trumpa w tej trudnej sytuacji. Żeby dać Trumpowi jednak duże pole manewru. Żeby móc rzeczywiście na początku, znaczy to jest wszystko gdyby, bo nie wiadomo, kto wygra wybory. No tak, wybory mamy w listopadzie, zaprzysiężenie w styczniu. Początku przyszłego roku tak. Generalnie Trump będzie gotów do działania, gdyby wygrał wybory, tak? Więc do tego czasu trzeba dać Trumpowi pewien oddech. Gdybym ja był Putinem, tak? No to bym dał mu oddech. Nie chcę go postawić w trudnym położeniu. Muszę pretendować, muszę udawać przy wszystkich, że ja się chcę dogadać. Nie chce się dogadać Ukraina. I to jest to, co Putin teraz robi. No, on mówi, że wróćmy, zobaczmy, tutaj było porozumienie, no już prawie wszystkich przekonaliśmy, że ono było. No nie wierzycie, no to będziemy was tam jakoś gnębić, ale przecież wróćmy, co za kłopot, Ukraina raz już się do tego, na to wszystko zgodziła, to niech się zgodzi jeszcze raz. No już dawno można byłoby to załatwić, tylko wy nie chcecie. No i oczywiście jest wiele, są duże środowiska w Stanach Zjednoczonych i republikańskie, i demokratyczne też, bo demokratyczne. To jest, myślę, że podział taki idzie w poprzek sceny politycznej, która kupuje tę narrację. Czy ona kupuje? Po pierwsze, bo to jest wygodne, bo ci ludzie niespecjalnie się przejmują losem Ukrainy i chcieliby, żeby ta wojna się szybko skończyła. Kupują, bo bardzo często nie wiedzą, są kompletnie niepoinformowani. Nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądały te ukraińsko-rosyjskie rozmowy. Trzy, kupują, bo duża część, i tutaj ja bym miał taki zarzut pod adresem autorów tego artykułu. Duża część środowiska eksperckiego, politycznego, amerykańskiego po prostu zainwestowała własny kapitał polityczny, własną renomę w stosunki z Rosją. Przekonywanie do tego, że Rosja jest mocarstwem, z którym nie da się wygrać, trzeba się zawsze układać, jak sam Czarab. No i teraz, gdyby to się okazało nieprawdą, gdyby się okazało, że Rosję można pokonać, że Ukraińcy mogą Rosję pokonać, tak? Przy użyciu naszej broni. To znaczy, że, no ktoś, to znaczy, że ktoś tu się skompromitował, dokładnie. Więc ci ludzie po prostu nie mogą sobie na coś takiego pozwolić. Oni ręce i nogi włożą w to, żeby doprowadzić do zgniłego kompromisu na Ukrainie, bo o swoje życie polityczne i o swoją reputację, karierę walczą. Ale to w takim razie jeszcze dopytam o kwestię zbliżającego się szczytu NATO. To jest 9-11 lipca w Wilnie. I dwie informacje, jedna, no w sumie dwie jeszcze nieoficjalne, ale jedna związana z nowym sekretarzem generalnym Sojuszu, którym ma zostać Mark Rutte, były premier Holandii. Nie jest to jeszcze na 100% potwierdzone, natomiast ma poparcie tak zwanego quad natowskiego, czyli Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Niemcy. I tu rozumiem, jest troszeczkę problem z tą całą narracją dotyczącą tego, że sojusz, chociaż szczyt odbywa się w Wilnie, no to sojusz raczej nie przesunął się specjalnie geopolitycznie, jeśli chodzi o tą ciężkość, czy punkt ciężkości na wschód, no bo po raz kolejny zostaje sekretarzem generalnym osoba z Europy Zachodniej, z Europy Północnej, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że podobno Ukraina miała otrzymać jakiegoś rodzaju wyraźną ścieżkę akcesji do sojuszu i takie rozmowy wśród członków się NATO zostały prowadzone. Natomiast Stany Zjednoczone i Niemcy sprzeciwiają się tego typu działaniom. I tu znów chyba też nawiązujemy do tej przewidywalności Bidena i tego, że my nie potrafimy albo nie chcemy eskalować.
To mała poprawka. Szczyt w Wilnie był w tamtym roku. A, bardzo przepraszam. Szczyt będzie w Waszyngtonie. I to jest istotne. Dlatego, że szczyt odbędzie się w zasadzie w przeddzień konwencji republikanów. W związku z czym i dla Trumpa to będzie pewien początek kampanii wyborczej. Trump chce, żeby ten szczyt był szczytem celebracji. Świętowania 75 lat NATO. W związku z czym wszystkie kwestie niewygodne chciałby odsunąć na bok. Najbardziej niewygodną kwestią jest Ukraina. Cała rozmowa o Ukrainie i Rosji, która by się toczyła na tym szczycie, byłaby z punktu widzenia Amerykanów niepożądana. Amerykanie, ja powiem prosto, Amerykanie powiedzieli Ukraińcom, żeby nie zepsuli tego szczytu, tak? Żeby siedzieli cicho i go nie zepsuli, bo zaszkodzą kampanii Bidena. No to nie jest sekret. I teraz dwie kwestie. Ta ważniejsza, czyli Ukraina na szczycie. To tak, no te rozmowy dotyczące wytyczenia jakiejś ścieżki Ukrainie do NATO, czy też oficjalnego zaproszenia Ukrainy do NATO trwają. Nie ma konsensusu. Wszyscy o tym wiedzą, że dwoma główno blokującymi są tak zwani zwykle podejrzani, czyli Waszyngton i Berlin. Tak, no z różnych przyczyn. Waszyngton, myślę, w tym momencie chyba bardziej z powodu polityki wewnętrznej. Znaczy nie chciałby Biden, żeby to się stało przedmiotem kampanii wyborczej i Trump by uderzał w Biden. Chociaż już zaczął uderzać, bo widziałem chyba ostatnią wypowiedź Trumpa, w której mówi, że tak naprawdę to Rosja napadła Ukrainę przez to, że Biden chciał zaprosić Ukrainę do NATO. Tak, no, i gdybym ja był prezydentem, to oczywiście w ogóle do takiej wojny by nie doszło, bo Trump by się nie odważył na to. Znaczy, przepraszam, Putin by się nie odważył, gdyby Trump był prezydentem. No tak, no ale to już jest styl komunikacji Trumpa akurat. Natomiast Biden raczej nie chce, żeby to się stało przedmiotem dyskusji. Szczególnie też, że ma jakby przedmiotem dyskusji kampanii stała się wojna w Gazie i to bardzo poważne dla Bidena. Biden nie ma, nawet w środowisku demokratów nie ma konsensusu co do tego, żeby przyjąć Ukrainę do NATO, więc no, to jest niewygodna dla Bidena dyskusja w kontekście polityki wewnętrznej. Tak? Jest oczywiście drugi też powód, to jest powód naczelny Berlina oczywiście. Im się wydaje raz jeszcze, że ta wojna skończy się kompromisem. Ona może się skończy kompromisem, ja nie chcę tego powiedzieć, że się nie skończy. Tak? Natomiast w przypadku Waszyngtonu i Berlina to jest taki determinizm, że oni uważają, że ta wojna musi się skończyć kompromisem. W związku z czym będą robić wszystko, żeby do tego kompromisu doszło. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro. Jeżeli można by było za dużo pokonać Rosję, no to damy Ukrainie mniej tej broni. Jeżeli Ukraina będzie przygrywać, to i damy więcej broni, żeby to po prostu było ciągle jeden do jednego. Tak, trochę na tej zasadzie, że skoro masz tylko w dłoni młotek, no to wszystko jest gwoździem. Skoro liczysz tylko na kompromis, to każde twoje działanie jest zdeterminowane, żeby do tego kompromisu jakoś dążyć. No jeżeli popatrzymy, co robi administracja Bidena i co robi kanclerz Scholz, no to chyba jest jasne, że oni liczą na ten kompromis. W związku z czym im się wydaje, że znaczy nie można dać Ukrainie ścieżki, nie można dać Ukrainie zaproszenia do członkostwa w NATO, dlatego że członkostwo w NATO ma być elementem kompromisu z Rosją. Z ich niego punktu widzenia. W związku z czym no, oni twardo stoją na stanowisku, że nie. Rzecz jasna, no nie mówią tego publicznie, bo to by było samobójstwo polityczne, więc to się ładnie ubiera w historii o korupcji, o wojnie, o niegotowości do Ukrainy, do członkostwa i tak dalej. No to tam różne, można sobie znaleźć wymówki. Ale generalnie zaproszenia dla Ukrainy nie będzie. Temat Ukrainy zostanie zepchnięty troszeczkę na bok. Ukrainy grzecznie albo mniej grzecznie poproszono, żeby nie przeszkadzała. Jest taki nowy, genialny pomysł administracji Bidena, że to, co Ukraina dostanie na szczycie natowskim, to się nazwie pomostem do NATO, że bridge to NATO. No dobrze, no, ambasador Fried tłumaczył nam ostatnio w Waszyngtonie, że jeżeli administracja Bidena wychodzi z jakimś konceptem, to zamiast go zwalczać, lepiej go wziąć na własne uzbrojenie, no i po prostu kreatywnie go wdrażać. To ja się z tym zgadzam, tak? Ale ja mam swój problem z tą koncepcją mostu, tak? Znaczy, bo po moście jeżdżą czołgi, po moście chodzą żołnierze i generalnie jeżeli jest wojna, to mosty się wysadza jako pierwsze. Więc jeżeli my taki most budujemy dla Ukrainy do NATO, to jeżeli tylko będzie jakiś moment konfliktu z Rosją, to Ukraina zostanie poświęcona. No to, ale to chyba nie to budujemy dla Ukrainy. Tak? A dwa, no ja już widziałem w swoim życiu parę takich mostów, do których nie prowadzi żadna droga. No to, że my budujemy most i wychodzimy krok do przodu, to jedno, ale do tego mostu, do NATO ukraińskiego na razie żadna droga nie prowadzi. Czy my robimy taki skok do przodu, że no to w przyszłości przyjmiemy Ukrainę.
Ale to dzisiaj jest ważne, co zrobimy, żeby Ukraina nie padła przed Rosją na kolana. No jest problem z systemem energetycznym, jest trudna sytuacja na froncie, a my nam toczymy dyskusję o przystąpieniu do NATO i opowiadam jakieś bajki o przyszłej odbudowie Ukrainy, tak? Gdzie nie ma jasności, jak skończy się wojna i czy w ogóle będą jakieś gwarancje bezpieczeństwa. To jest taki skok w szut, to jest mój problem generalny ze szczytem natowskim. No i krótko, Mark Rutte, no tak, no z naszego punktu widzenia to jest wybór problematyczny, bo ciągle pokutuje takie przeświadczenie, że sekretarz generalny NATO nie może być źle postrzegany przez Rosjan, że nie może być postrzegany jako antyrosyjski. Ja nie wiem dlaczego. Znaczy, domyślam się, dlaczego Berlin tak by chciał, ale nie wiem, dlaczego inni się na to godzą. Znaczy, my nie prosimy chyba Rosjan, żeby w ich nim, żeby w rosyjskim rządzie nie było ludzi antypolskich poglądach. Znaczy, to gdyby prowadzić politykę taką wzajemności, no jeżeli jest zasada wzajemności w stosunkach międzynarodowych, no to powinniśmy żądać od Rosjan, żeby wyrzucono Miedwiediewa, tak? No. Jakich się oczywiście tam troszeczkę ironizuje, no ale to jest kłopotliwe, znaczy, bo my cały czas wysyłamy ten zły sygnał do Rosji, że to jest nie na poważnie, że może to, trwa ta wojna na Ukrainie, to jest straszne, ale to nie jest jeszcze na tyle poważne, żeby wstrząsnąć posadami tych stosunków NATO-Rosja. Ciągle nie wymówiono aktu stanowiącego NATO-Rosja, tak? No dlaczego go nie wymówiono? Z powodów politycznych. Jak zwykle obiekcje miał Berlin oczywiście, bo my byliśmy jako pierwsi, pospieszyliśmy, żeby się tego pozbyć. No i słusznie zresztą, no ale Berlin ciągle to wszystko blokuje. Więc sygnał jest zły. To jeżeli chodzi o Rosję po pierwsze. Druga strona tego samego, ale to jest sygnał fatalny. Znaczy, no, Mark Rutte jak był premierem, to zajmował się różnymi rzeczami, ale na pewno nie tym, żeby budować siły zbrojne w Holandii. Czyli no Holandia w ogonie gdzieś tam tych wydatków na zbrojenia się znajduje. Ledwo powyżej 2% PKB przeznaczonego na obronność i tego celu statutowego NATO. Znaczy to jest kłopotliwe z tego sensu, że w tym roku bardzo dużo państw przekracza 2% PKB, bo się zostało wywołanych do tablicy i odwołało się do pewnej kreatywnej księgowości. No tam zaczęto sobie, czy niektórzy sobie liczą jakieś emerytury, inni sobie liczą orkiestry wojskowe, ktoś tam sobie jeszcze coś policzył, no to w sumie wyszło 2% PKB. Ale to żart jest jakiś, tak? Większość z tych państw, tych 2% takich poważnych wydatków na zbrojenia nie spełnia po prostu. No to jest kreatywna księgowość, żeby Biden mógł powiedzieć na szczycie natowskim i w swojej kampanii wyborczej, że Trump dużo gadał, a Bidena posłuchano i zwiększono te wydatki. Znaczy to jest żart po prostu, tak? Więc Mark Rutte no, na pewno nie pokazał się nam jako osoba, która traktuje kwestie obronności, bezpieczeństwa na serio. I to jest ta druga strona medalu. Więc no, nie jest to kandydat, który by był pożądany z polskiego punktu widzenia, no ale powiedzmy, że ponieważ rolą sekretarza generalnego jest generalnie bardziej zarządzanie, zawieranie jakichś zakulisowych kompromisów, znaczy rozwiązywanie po prostu wewnętrznych problemów metodą kompromisu, no to powiedzmy, że taki menadżer jest do zaakceptowania. Tak, no też Mark Rutte ma to słynne, jest jedną z postaci na tym słynnym zdjęciu z kurkiem z Nord Stream 2, to też myślę, że będzie się za nim ciągnąć jeszcze trochę. I rzeczywiście też ta pomoc Holandii dla Ukrainy na początku wojny nie była zbyt duża, teraz padła ta decyzja o przekazaniu 24 samolotów F-16 i to też zmieniło troszeczkę pozycję Holendrów. I trzeci punkt, który słyszałem, że miał w dużej mierze przeważyć o wyborze Ruttego na sekretarza generalnego NATO, to jest kwestia tego, że ma on bardzo dobre relacje z Trumpem. I to ewentualnie miałoby pomóc przy reelekcji Trumpa, o której my tutaj rozmawialiśmy. Trudno mi to zweryfikować, tego nie wiem, czy jak wyglądają już tutaj relacje Trump-Rutte. Ja myślę, że no to chyba nie było decydujące akurat. Wydaje mi się, że raczej w pierwszej kolejności te argumenty, które zostały podniesione, były następujące, no, ponieważ mamy kandydatów kilku, a większość z nich, czy też wielu z nich pochodziło z naszej części Europy, no to my zostaliśmy wykreśleni na starcie.
No i później zaczęto się zastanawiać. Tak, mieliśmy Kaję Kallas z Estonii, mieliśmy też byłego prezydenta Rumunii, jeśli dobrze pamiętam. No, ponieważ te osoby zostały wykreślone na starcie, bo już nie pamiętam, kto to powiedział, że Kaja Kallas zjada Rosjan na śniadanie. No to nie może być sekretarzem generalnym NATO. No to jeżeli takie kryteria decydują poza merytoryczne, no to potem być może rzeczywiście wzięto pod uwagę, że Rutte może mieć dobre relacje z Trumpem. No dobrze. Nie wiem, czy to nie był Franz Timmermans, który to powiedział. Ale to sprawdzimy, ewentualnie dodamy Państwu tutaj w opisie. Na dziś bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Polecamy serdecznie zarówno profil na Twitterze, jak i analizy Daniela Szeligowskiego. Tutaj linki znajdziecie w opisie, a także właśnie ten tekst niesławny z Foreign Affairs i polemikę doktora Szeligowskiego. Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo dzisiaj z nami i również dziękujemy Kamilowi Czudejowi, który realizował i wydawał dzisiejszy odcinek. A my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. Rosjanie nam nigdy nie zapomną tego, że przyszliśmy Ukrainie z pomocą w 22 roku. Absolutnie. To, że oni nie zapomną Ukrainie, że nie poddała się, to jest jedna sprawa, ale my jesteśmy tym wrogiem numer jeden, który te plany udaremni. Bo cokolwiek byśmy też w tej polskiej, europejskiej debacie nie mówili, to gdyby nie my, gdyby nie Stany Zjednoczone wiosną 22 roku, to Ukrainy w tej wojnie by już nie było. Polska jest dla Rosji wrogiem, ponieważ przeszkadza w realizacji rosyjskich planów. Brakuje nie tylko nam, ale generalnie całym wszystkim społeczeństwom zachodnim takiej odwagi do przejścia od defensywy do ofensywy.